Black Myth Wukong ledwo co wyszedł i zaczął łamać rekordy. Nie da się tego opisać za bardzo słowami. Trzeba to, myślę, od razu pokazać. Jak możemy się dowiedzieć ze SteamDB, um, Black Myth Wukonga aktualnie gra 2 358 000. 580 osób. Jest to aktualnie pierwsza gra, jeśli chodzi o to, ile ludzi w nią gra aktualnie na Steamie. Jak to Jake Lucky pisał dzień temu. Tak, dzień temu miał tylko 2 miliony 220 tysięcy. Przebiło Counter-Strike'a praktycznie o milion i PUBG o zdecydowanie więcej. I tak jak pisze, Black Myth Wukong has now broken 2.2 million players on Steam, making it the highest played single player game ever. And second all time only behind PUBG officially passing both Counter Strike and Power World. No i Black Myth: Wukong stało się numerem 1, jeśli chodzi o to ile ludzi w nią gra na Steamie w historii. Przynajmniej wśród gier single player, jeśli do tego dołożymy gry multiplayer, no to PUBG zajmuje nadal pierwsze miejsce. Black Myth: jest już na drugim miejscu. Bo jak widzimy z tego screenhota All Time Peak PUBG, to było 3 257 tysięcy graczy w tym samym momencie grało w PUBG Battlegrounds. I tak, jest tu wspomniany Palworld, bo wcześniej, jeszcze jakoś w styczniu ten rekord należał do Palworld. Bo jak sobie przejedziemy do momentu premiery Palworlda, to w niego jednocześnie grało 2 100 tysięcy osób. Gra stała się bardzo szybko bardzo popularna, wiadomo popularność spadła, bo jednak jest to gra single player, więc spodziewam się, że z Black Myth Wukongiem będzie podobnie, no ale jest dopiero dwa dni po premierze, więc nie odpuszczają i dzisiaj przebiło swój rekord ze wczoraj o kolejne 150 tysięcy, więc tak, no spodziewam się, że to będzie gra roku, tego roku. Co ciekawe, bardzo ciekawe, ogólnie twórcy uważają, że bardzo inspirowali się grami Soulsowymi, tak Dark Souls, Elden Ring, Sekiro. Tutaj bardzo dużo można zauważyć w Black Myth: Wukongu wpływu w Sekiro. To co najciekawsze przebiło nawet Elden Ringa, bo Elden Ring swój pik nawet nie dobił miliona. Porównamy jeszcze sobie do Cyberpunka. Cyberpunk też milion przebił i 50 tysięcy graczy w datę swojej premiery. Po czym to bardzo szybko spadło, no ale no cóż. Wiadomo jak to tam było z tą premierą Cyberpunka. No i gra aktualnie każdy chwali. Ja bardzo chętnie w nią zagram już dzisiaj nawet. Przechodzę aktualnie Kingdom Come Deliverance, ale musi poczekać po prostu przez tą premierę. Nie spodziewałem się, że osiągnie takie wyniki. Część z tych graczy, myślę, że duża część z tych graczy to gracze chińscy, bo jednak gra jest produkowana przez chińskie studio, które pierwszy raz co ciekawe wyprodukowało grę na PC i konsole, więc jest to ich taki debiut na tym rynku. I do tej pory wszyscy twierdzą, że poszło im świetnie. Dlatego tak, część z tych graczy na pewno jest chińska. Co ciekawe, w Chinach Steam jest dopiero od 21 roku, 2021, ale oczywiście zachodni gracze też będą mieli na pewno bardzo dużo zabawy z nią, bo jest to takie mam wrażenie pierwsze mainstreamowe growe wejście w tą chińską mitologię. W Songoku, Goku, Małpiego Króla, wiadomo, był Dragon Ball Z, jeśli chodzi o anime, to bardzo dużo w... Jakby spopularyzowało cały, cały koncept Małki, Małpiego Króla, ale nigdy w tym medium tego nie było. Przynajmniej nie na taką skalę, że grało w to 2 miliony osób. No, na taką skalę to ogólnie mało jest bardzo gier. Więc ja sobie bardzo chętnie zagram. Gra się podoba wielu osobom, z wyjątkiem paru zachodnich mediów. Guardian na przykład próbował wmówić wszystkim, że Black Myth Wukong jest najbardziej kontrowersyjną grą tego roku. Czemu? Um, wszystko zaczęło się od tego, że IGN wypuścił jakiś artykuł, gdzie błędnie przetłumaczyli niektóre posty na social mediach twórców. Black Myth Wukonga. Myślę, że Dat Park Place bardzo dobrze podsumowuje to całe zajście. Jeśli chcecie przeczytać, to będę miał linki w opisie. Ogólnie rozchodziło się o to, że dyrektor jakby całego studia i który zajmował się tą grą, wypuścił materiały promocyjne dotyczące gry. Żeby zachęcić ludzi do składania CV do ich firmy, bo potrzebowali po prostu ludzi. Tak? Były to materiały promocyjne, mające na celu po prostu zwerbować deweloperów. Przy czym napisał po chińsku, wiadomo, linijkę, która przez IGN została przetłumaczona jako coś, że chce się masturbować przy wielkiej ilości osób. Co szybko dość zostało zde zdebankowane na Twitterze przez community notes, i tak dalej, że nie, to jest błędne tłumaczenie i on tego nie napisał, ale IGN wypuścił artykuł, bardzo dużo innych publikacji powstało, kopiując po prostu to, co napisał IGN, i tak się lawina potoczyła w zachodnich mediach, że o, że deweloperzy The Black Myth Wukong są seksistami i rasistami, co nie miało tak naprawdę miejsca. No i na przykład The Guardian chciał, żeby deweloperzy, się wytłumaczyli z tego jakiś komentarz dali do tych oskarżeń a Oni po prostu to przemilczeli i mieli ich gdzieś, o co się The Guardian zirytował i też wypuścił ten artykuł. I myślę, że twórcy The Black Myth Wukong bardzo dobrze zrobili, że nie dali po prostu władzy tym, tym osobom z tych zachodnich mediów, bo oni po to wymyślają te kontrowersje. Szczególnie IGN, ale są po prostu w dół tylko, są coraz mniej popularni, wszystkie te publikacje, całe dziennikarstwo growe upada powoli, ludzie coraz mniej im ufają, szczególnie przez takie rzeczy, jak na przykład robi screen rant, które też w swojej Recenzji zamieściło jako minus, że granie jest inkluzywna i wystarczająco zróżnicowana. Um, gramy małpą i zabijamy bestie i inne jakby mity chińskie. Jakby ko kogo mamy tam spotkać, żeby było zróżnicowanie i inkluzywnie? Jakby nie rozumiem. G gramy małpim królem, który może się zamienić w wierszcza i latać po mapie i. Bijemy jakiś dziadków z wielkimi łubami, i inne wilki, i smoki. Przez takie recenzje ludzie nie ufają kompletnie tym wszystkim żurnalistom e, i tak to się dzieje, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy kiedy taka sytuacja ma miejsce, bo przecież Hogwarts Legacy też miało bardzo dużą falę krytyki. Do tego stopnia, że niektórzy nawet najwięksi streamerzy na Twitchu nie mogli streamować Hogwarts Legacy, bo jacyś odklejency z Twittera po prostu nękali ich w, na czacie i nie pozwalali im grać w tą grę. Czemu? Bo, o, JK Rowling powiedziała coś, co się nie spodobało paru osobom. No i... Doszedł, doszło do bojkotu. Co ciekawe, bojkot im wyszedł na opak. Tak jak tutaj możemy się dowiedzieć, <grym> Hogwarts Legacy zostało najlepiej sprzedającą się grą wideo w 2023 roku na amerykańskim rynku. To Warto zauważyć, że głównie to się odnosi do amerykańskiego rynku. Jest to pierwszy rok od 2008, w którym tytuł inny niż Call of Duty albo od Rockstara zajął pierwsze miejsce. I tutaj ktoś niżej zamieścił właśnie, jak to wyglądało na przestrzeni lat. W 2008 był to Rock Band, a potem Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, GTA Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Red Dead Redemption, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, i Hogwarts Legacy w 2023 roku. Tak, warto wziąć pod uwagę, że to odnosi się do, amerykańskiego rynku, US Market Dollar Sales, bo Hogwarts Legacy na przykład Peak miało 879 tysięcy graczy, co wiadomo nawet nie przebiło Elden Ringa, ale Elden Ring na amerykańskim rynku nie sprzedał się tak dobrze jak Hogwarts Legacy. To są staty z całego świata. Chociaż myślę, że aktualnie Black Myth Wukong ma szansę ponownie zająć miejsce jako gra single player. Właśnie pierwsze miejsce w Ameryce, może i nawet na świecie, jeśli chodzi o sprzedaż. Nie, nie widziałem nigdy czegoś takiego na żywo. Myślę, że PUBG nie przebije, szczerze, jeśli chodzi o all-time peak. Jednak PUBG 3 miliony 200 tysięcy ciężko przebić, ale te liczby są dalej bardzo dużym po prostu sukcesem. No nie wiem jak to inaczej nazwać, więc e, jak ktoś chce zobaczyć grę w akcji, zapraszam do siebie na streama tutaj na YouTube. Zaczniemy sobie o 20. Tak jestem w trakcie też przechodzenia Kingdom Come Deliverance jedynki, zanim wyjdzie dwójka, ale niestety. Kingdom.com musi sobie poczekać. Nie mogę się doczekać, aż w to zagram, więc muszę już teraz, bo z tego co widziałem, gra jest po prostu świetna. Więc, e, no, po Elden Ringu mam ciągle ochotę na tego rodzaju gry. Miałem ochotę zagrać w Sekiro ponownie, przed wyjściem tego. Nie spodziewałem się, jakoś gdzieś mi data umknęła, nie spodziewałem się, że to wyjdzie tak szybko, więc cóż, gramy dzisiaj. E, także dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę. Suba. I widzimy się na live'ie albo na następnym filmie. Narka.